teraz byłem, no znam właściciela, sam właściciel warsztatu. Żeby chłopaki zaczęły tam sprawdzać, poszedł jeden na dół do kanału, pan Jacek. Znam ich po prostu wszystkich i oni mnie znają. Jego rodzice, mój szwagier i ja znaliśmy się. No i on, chłopak taki jest z szacunkiem, że tak powiem. On jest zapalony wędkarz, jeździ na Bałtyk, na te połowy takie wielkie. No i wzięli, no jednak łącznik stabilizatora z prawej strony. Czyli muszę zobaczyć w internecie, po ile teraz są. Trzeba zamówić, ale ja pytam się, czy dwa. Mówi, w zasadzie to dwa, mówi, bo za niedługo będzie z lewej strony i mówi, lepiej, mówi, kupić dwa, wymienić. Mówi, pan se sam da radę, mówi, bo tak naprawdę, mówi, panie Marku, to się tego ciężko będzie, mówi, odkręcić. A diaksa wziąć, diaksem podciąć, mówi, wyczyścić tego, nowe założyć, mocno docisnąć i mówi, święty spokój jest. A i tak zrobię. Także wiem na bank, że koszty są, będą jakieś tam małe, powiedzmy, no trochę tam wszystko teraz podrożało ponoć, nie? No ale w każdym razie kupię dwie sztuki, to nawet stówy nie powinno przekroczyć. No i będzie cacy. Co to? Aha, Sybiradio mam, gdzieś tam z tyłu leży. Muszę sprzedać. Takie kupiłem za grosze. Jarmarku nie było, bo myślałem, że na jarmarku sprzedam. Wystawiłem na OLX-ie, wystawiłem na Facebooku. Jakoś nie ma zainteresowania. Bo mi się chciało nowoczesne radio kupić bez gałek. Jest wszystko dotykowe. Na dotyk, jak to się mówi. Wszędzie. No niby fajne to jest, no ale nie do końca. No i mówił, że wyciek jest pod spodem. No to wiadomo, wyciek jest ze skrzyni biegów. Bo jakby było z silnika, to bym dolewał. Ja nie doleję, nie dolewam, tam raz na jakiś czas setkę doleję. Skrzyni biegów tylko się ciągle dolewam. Na wałku atakującym, czy jak to się mawiało, skrzyni biegów, jest tam Simmering, że tak powiem, i tam puścił. I stamtąd, że tak powiem, ucieka. To już zostawiam na sprzęgło, jak będę robił, to już za jednym razem. Słychać na SSB na stęgach albo Rosjanie, albo Ukraińcy, tego nie wiem, no bo język raczej rosyjski, dopiero wie, które mówią. Na złość robią Polakom, ale to prędzej podejrzewam, że Rosjanie, bo wszędzie wiedzą, że na Sybiradio Citizen Band 19 kanał w Polsce to jest sam, kanał drogowy, że tak powiem. I robią na to, bo się tam gadają. Zresztą u ruskich, na Ukrainie nie, ale u ruskich to zawsze był nieporządek. Oni tam chodzą, gdzie im się podoba, nie? Jakieś przepisy czy coś takiego nie ma. Tam, gdzie im wygodnie. W każdym razie tak to jest. Nie wiem, jutro pojadę. Dzisiaj się bardzo mocno zastanowię. Chcę radiotelefon kupić, ale taki mobilny, trochę większy, w domu, a nie w ręce. Za malutki jest ten ekran. Ja już mam problemy, jak ja mówię, no. A to duży jest wyświetlacz. No i coś mam takiego w zamiarze na razie, a później radiostację krótkofalową zobaczę. Na razie tak nie będzie. Dwoje są. Przyjechali. Dobra. Jak starym zwyczajem. To starym zwyczajem, tak? To robimy do tyłu.
Nie wiem, po jakim gadają. Coś tam słychać, jakieś, nie wiem, arabskie. Idziemy do tych. Już jest wiadomo, będzie coś słychać, ptyk jakiś na skręcie. To jest od łącznika stabilizatora. Może być słychać. Nie zawsze, ale jest. Także już w tej chwili wiem, że trzeba jak najszybciej prawie. Znaczy no, lepiej kupić i tak jak mówię, trochę ciepło, żeby się zrobiło, no ale jeszcze ten tydzień objeździmy, powiedzmy. Jeszcze kawałek, dobra. Halo, pozdrawiam, miłego popołudnia i wieczorku życzę, mili Państwo. Do zobaczenia.